Halo, halo, dzień dobry Państwu, hej, no Janu z tej strony, witam Was gorąco i zapraszam na kolejny odcinek z kampanii Isengardem w Divide and Conquer. Tak rozkminiam, jak to zrobić z tą armią, bo zobaczcie, ona ma punkt ruchu, no tak jeszcze ze spokojem, no i myślę, czy przypadkiem tych jednostek stąd nie zabrać, bo jednak, no czymś takim, sorry, ale nie wybronię się, nie ma opcji, bez Nazgula, no nie ma szans. Więc ja chyba zrobię mądry ruch i zostawię na razie jedną jednostkę, a Was cofnę, no i później to odbiję. Lepiej zrezygnować z czegoś, a później to odbić, aniżeli stracić na tym oddziały, bo... no, Po co? Szkoda tylko, że kurde, znowu udało się złapać na ten sam myk. Ten sam myk, czyli zdobyłem Horrod, a w międzyczasie komputer mnie to zaatakuje. Nie spodziewałem się, że ta armia tak szybko mnie tu napadnie, no ale no zrobili to i kurde... Cóż, jakoś będzie trzeba z tym walczyć. Zobaczymy. Za to tutaj się otwiera bardzo ciekawy front. W tym miejscu też czekamy jeszcze na wsparcie na pewno, na to, aż się zrobi tu jakiś lepszy werbunek, aż się kultura zdominuje. Będziemy tu próbowali oddziały. No i ruszymy najpierw na Balorn, a potem tu jest jeszcze osada Gondoru. Chcemy stąd wywalić Gondor na pewno. Co jest dalej naszym celem, to na pewno Khazad-dûm, a co do defensywy, to tutaj cały czas się utrzymujemy w defensywie i jeszcze nie planuję wznowić ofensywę na Gondor. Myślę, że zanim nie zniszczymy Krasnali i nie osłabimy Lorien, to nie ma co w ogóle o tym myśleć. Znacznie według mnie ważniejsze jest właśnie, zobaczcie, Haldir z przywódcą frakcji obecnie. Według mnie jak na razie znacznie ważniejsze jest właśnie... Właśnie zajęcie Khazad-dûm. Dobra, też kolego idziesz tutaj sobie na pewno, bo muszę tych szpiegów mieć dużo. Chcę tam wejść, musi mnie komputer wpuścić. Oho, patrzcie na to. Są te armie. No to będzie trzeba zdobyć to miasto w jednej turze, tak żeby komputer nie miał nawet jednej okazji na to, by... No... dosłać posiłki, a tak one się staną te armie buntownicze, no i może potem elfy je rozbiją, zobaczymy. Wiadomo, że buntownicy w tej grze nie są agresywni i miast chyba nigdy nie atakują. Raczej tak są zaprogramowani. W Stainless Steel zdarza się, że zaatakują osady. No, dobra, zobaczcie. Mam tam niby garnizon, ale nie dałoby rady, niestety. Gdyby był Nazgul, spoko, bez Nazgula nie ma opcji. Ja to odbiję, nie martwcie się, to odbiję. No i tu mnie atakuje nasz nieprzyjaciel. I tą bitwę pozwólcie, że sobie rozegram ręcznie, w związku z tym, że na automacie straty pewnie będą dosyć duże, a jednak ręcznie powinno to być lepiej. A zatem Isengard 42, no i do zobaczenia za chwileczkę. GG, straty bardzo malutkie, pewnie polego tam z 400 chłopa, ale to akurat wszyscy byli z garnizonu, a więc super, o to chodziło. Nie mogę sobie teraz pozwolić na automat, gdzie by poległo zapewne dwa razy tyle i byłyby to jednostki zwykłe, bo armia czyha na nas obok. Zanim nie wzmocni te twierdze znowu, no to wolę nie ryzykować i jednak poświęcić te parę minut na bitwę automatyczną, aż tak tego czasu przecież dużo nie stracę. No i dobra, znowu bardzo ładny art, lubię takie właśnie arty, co są niby 3D, no ale teraz jak komputer nas zaatakuje, to będzie lipa, bo gdyby zrobił pierwszy ruch właśnie tą armią wcześniej, to teraz by nas nie zaatakował, a tak, miasto jest uszkodzone i wiem, że ta twierdza ma mury takie w dosyć słabym stanie, no ale zobaczymy, no wciąż jeśli nas napadnie normalnie, to na luzie my to wygramy, bo wiecie, w bramie, nieważne gdyby ich było, jeśli to jest jedna armia, to i tak jeden Nazgul da radę. A więc super, gdyby komputer nie czekał ze szturmem, tylko za turę dwie maksymalnie nas zaatakował i dzięki temu będę zadowolony. W międzyczasie, póki jest chwila wolnego, chciałbym w Alkfut na zachodzie trochę tutaj wzmocnić werbunek, no i by się mógł ten Dunland ruszyć, a nie, że jak na razie... Nic mi w tej wojnie nie pomaga. Oho, dobrze, dzieje się coś dobrego, zobaczcie. Wreszcie jakiś ruch w Morii. Fajnie. Stolica Kando jest oblegana, ciekawi mnie bardzo przez kogo. No i tak, czy ja tu mogę wejść? Mogę, mała szansa, ale spróbujmy. No nie udało się, może kolejny mu się uda, zobaczmy, będę próbował do skutku. Koniecznie, no muszę tu wejść, ja po prostu muszę, nie ma, że nie. A kurde, na jego wycieli, zobaczcie, no i wycieli dziada, niestety. Dobra, tutaj widzę, że czeka ktoś, nie, to był bug taki lekko wizualny. I chciałbym teraz sobie zrobić tutaj werbunek na pewno jednostek najlepszych z najlepszych. Dobra, czyli tak, raport końca tury w porządeczku. No i ten gość będzie mnie teraz prześladował, patrzcie na to, no będzie mnie chłopaczyna prześladował, kurde bele. Tu jest Meryon, jakiś tam generał z trybuszem. Najpierw te klany stąd przegońmy, no i to jest bitwa do stoczenia na pewno na automacie, ręcznie zapewne, nie na automacie, na pewno nie na automacie. To z kolei jest bitwa, jaką możemy sobie na razie, jakim też będę mógł sobie stoczyć poza kamerą. I w Altburgu teraz, co powiecie na jakiś werbunek? Co powiecie na przykład dwa takie oddziały, czyli ty kolego, no i tyle obecnie. Dobra, więc wy się tu na spokojnie na razie macie werbować obowiązkowo. I w tym miejscu czas najwyższy, żeby... Po pierwsze, trochę jednostek tam zostawić. Trochę. Nie wiem właśnie do końca których jednostek, bo do obrony tego miejsca.
To się, wiecie, jak to będzie Nazgul, to będzie easy do wybronienia. Nie wiem, czy to Kamula nie zostawię, bo Kamul obecnie jest dowódcą dobrym. Chyba, że tego gościa z Limhir zostawię. On potrzebuje dwóch, którzy, żeby tam wrócić. Ale zróbmy tak, weźmy ciebie, kolego, jakichś śpitnierów, może jeszcze takich sobie weźmy i oddział wargów i cofnijmy sobie o w ten sposób. Ty na razie, panie Czarnoksiężniku, na pewno idziesz swoją armią w całości na północ. I obecnie, jak ma się sytuacja? Mogę was przetrenować na pewno jeden oddział. Sytuacja ma się w ten sposób, że dojdzie mi tyle oddziałów 10, trochę wciąż to jest za mało, no to może połączmy sobie was wszystkich, oho, w ten sposób, no i też tych niedobitków stąd, czemu by nie cofnąć, nie potrzebuję ich na froncie, wolę sobie ich cofnąć i tym samym troszkę wzmocnić tę osadę, dobra, nawet może by się przydał kusznik, żeby tą bramę zostawić, to jeszcze kusznika też zabiorę i ty chłopie lecisz od razu o tutaj. I na podstawie tego robimy ważną armię. Tu nas kontrolega, no niestety, no to było... Tego się nie dało jakkolwiek, nie dało się z tego wyjść. O, i mam dowódcę. O, i się dowódca przyda bardzo. Od razu już wychodzimy naprzeciw w tym kierunku. Wzmacniamy żołnierzy z tej okolicy. W Derwath mamy takich zwykłych kolesi. No to zwykli kolesie są jak najbardziej u nas mile widziani. Więc, no bo wiecie co, nie chcę tego błędu znowu popełnić i ja to chcę jednak wybronić dobrze. Tak, koniecznie. Koniecznie musimy to dobrze wybronić. Dlatego tyle oddziałów tutaj idzie, będzie wystarczało, wystarczającą ilością oddziałów, na pewno. Tu jeszcze mam dwie jednostki, no to was może wyślę zaś o tutaj i stąd uformujemy coś fajnego. Oj, coś fajnego, zobaczcie. Kamula, nie, na razie chyba, chociaż tutaj warto było kogokolwiek zostawić jakiegoś Nazgula do obrony, no bo tam teoretycznie czarnoksiężnik powinien wystarczyć, a Kamula może tutaj zostawię. No dobra, no to tak, ludziska, ja stoczę poza kamerą tą bitwę i jeszcze tą bitwę z tymi dziadami i jeszcze jakąś miałem jedną bitwę chyba stoczyć, czy nie? Nie, chyba nie, no to w takim razie to będzie szybkie starcie, robię zapis i klasycznie widzimy się pod koniec. Wyszło ok, szkoda, że salwy nad zgolami nie wrzuciłem, ale nie ma tragedii. No to co, szybko wychodzimy teraz już wspólnie sobie tych niedobitków, te trzy oddziały, teraz dojedźmy tam na północnym zachodzie i puszczamy chyba turę już dalej do kolejnej. Mógłby tam Gondor odpuścić na tym północnym wschodzie. Fajnie, gdyby komputer się uczył na tej zasadzie, że jeśli wie, że wysyłam 5 armii i te 5 armii nie wraca i nawet żadnego progresu nie odnoszą, a ja się zdążę szybciej uzupełnić, no to, że w końcu tego nie robi i powiedzmy, że wiecie, albo odpuszcza, albo wysyła na przykład 3 armie. To jest przyjemne. Wydaje mi się, że teoretycznie jest taka niby mechanika w Totalurze 3 Królestwa, która właśnie polega na tym, że... O, w ogóle to można sobie zrobić, zobaczcie, dwie fajne armie. Że komputer uczy się, no tak naprawdę, na tym, co gracz robi. Jeśli gracz notorycznie robi jedną rzecz, to komputer chyba po czasie ogarnie, że tak może zrobić i temu przeciwdziała. Tak samo, jeśli ci nie wychodzi, no to w Trzech Królestwach dostaniesz informację wprost, że no sorry memory, ale coś tu jest nie tak, kolego, może zniżymy poziom trudności. I to jest, miałem tak kiedyś, pamiętam, jak zaczynałem się w tą grę uczyć. To jest, kurde, smutne. Grać sobie i nagle mówi wam wprost komputer, że ty, słuchaj, no ja wiesz co, bo no, nie ma ogólnie tragedii, ale może być ten poziom trudności tam, nie wiem, z bardzo trudnego na trudny dał, co? Poważnie, jest coś takiego. Oho! I dobra, udało mi się wejść. Fantastycznie. Czyli tak, mam teraz was. No i trochę tej armii brakuje elity, ja muszę przyznać. I mi się to wcale nie podoba, że mi tu brakuje elity. No, was też wysyłam w to miejsce na pewno. No i tutaj nawet powiem więcej, że tu bardzo brakuje elity. I tu brakuje generalnie wszystkiego tak naprawdę. No dobra, no ale jakoś tam powiedzmy, że uda mi się to tam zdziałać, mam nadzieję. Mam jeszcze Sellswordsów. Czy tak, w Karaz zostawię sobie jak na razie no, tyle jednostek, ile zostawiłem. I to jest, wydaje mi się, że to co mam, to jest za mało. To jest zdecydowanie za mało. Potrzebuję więcej oddziałów. Wargów wezmę, bo się przydadzą. Ale was wszystkich dam do osady, żebyście się przetrenowali. I to ja z kolei chciałbym powiedzieć do Konstantopola. Wyślemy sobie do Isengardu. Was przetrenujmy na pewno. No i ta armia powstała i może niby z nim się bić, ale poczekam, zobaczymy jaki zrobi komputer ruch. Może zrobimy trapa, co wy na to? Zróbmy zasadzkę. O, trapy są fajne, są bardzo fajne. Dobra, teraz idziesz sobie tutaj, chciałbym, żeby kolejny szpieg mi tam co nieco pomógł. No i tu tworzymy kolejne fajne wojska. I co mi tu w ogóle zostało? 5 jednostek. No to trochę komputer wykrwawimy, plus jeszcze wiadomo oddział granizonowy. Coś tam nam się na pewno uda zdziałać. Dobra, teraz was weźmy sobie na tej zasadzie, ruszmy. Tutaj czekam, aż komputer mnie sam zaatakuje. Niczego obecnie robić nie będę. Właśnie komentarz przeczytałem, według którego rzekomo Krasnale z Dum po pokonaniu nie są niszczone, tylko przechodzą w tryb hordy. Bardzo mi się to nie podoba.
Naprawdę. Dobra, to już jednak ich atakować nie będę, poczekamy sobie. Więc mam nadzieję, że jednak jest to, jakby nie było, nieprawda. No to co, zapis odcinek 42, kończymy turę. O, jeszcze jednego szpiega nie ruszyłem, ale całe szczęście miało trasę wyznaczoną. W kolejnej ruszamy już na Khazad Dum. Oj, tego też nie ruszyłem. No dobra, ale to dotrze chyba za dwie. Powinien dotrzeć, bo jakby mnie wpuścili, byłoby najlepiej. I muszę przed tą bitwą na pewno włączyć czas w bitwie na 100%. To jest must have, bo no, pisaliście, że inaczej będzie ciężko. I jednego Nazgula Kamula zostawimy. A półtora armii wyślę tam na front. Dobra, nawet teraz zobaczcie, nadarzyła się okazja, no już nie, żeby zdobyć Karas Galadon, bo stał żołnierz pod miastem i fajnie można było to zrobić. Oho, i mogę szpiega wykryli, a tutaj... No co? Czy to jest w ogóle osada duża z murami? Bo jeśli to jest taka duża osada z murami, no to mi nie wygląda osada z murami taką fajną. No ale powiedzmy sobie, że warto spróbować. Jak przegram, to przegram szybko, a może to jest taka fajna osada, no i komputer spore straty od wieżyczek poniesie. Nie pamiętam, muszę to przypomnieć sobie. Co to w ogóle było? Chyba to była taka śmieciówka. Chyba tak. Tam na zachodzie jest taka fajna. To jest raczej... No dobra, to jest osada, wiem co to jest. No to będziemy bronili murów, że tak powiem. Tak walecznie, jak tego będę w stanie. Czyli tak, żołnierze moi, wspaniali. Jeden oddział... Aha, wy się na to nie mieścicie, no zrąbiście. No to ty masz być tutaj i ciebie zaraz na murę na pewno wrzucę. Ciebie bym chciał w to miejsce ulokować. Nasz dowódca na pewno gdzieś bezpiecznie na tyłach. Będzie sobie czekał na jakąś dogodną okazję. I co, i zaczynamy. Ty się wbijasz, szefie, tutaj, się lekko przytul do prawej strony, na razy 6, na pewno straty poniesie komputer, to jest pewniaczek, no niemożliwe, że nie poniesie strat. Dobra, idziesz tu, no i proszę jakoś tak się ustaw, tak w ogóle podzielę, o tak, zrobię taką literę V, lubię tą strategię, jest ona bardzo taka przyjemna. I idą tak, najemnicy, sellsworci, tu idą eldersi, tutaj włóczniczy. Tych włóczników raczej odeprzemy, mam berdysze, znaczy kontruję ich, plus mam wieżyczkę, jaka też ich kontruje i to bardzo mocno. Zawsze mogę zrobić ten dziki myk pod tytułem zabrać wrogowi taran, ale to jest taki lekko czterski myk, raczej nie chciałem tak robić. No i tu przez wieżę leżniczą weszli najemnicy, sellsworci, mocne jednostki. No i oni nas pewnie tutaj dojadą, ale ta wieża ona tak szybko naparza, wy to słyszycie? Jak ona pieprza? Jak maszynóweczka, ale tu się o dziwo komputer przebił. No i tak groźnie przebił. Dobra, ten razie sobie zejdź, no chyba maszynóweczka jak na razie wali w sellsworców najpewniej. A, i w ogóle padła brama. Odejdziemy teraz bić się tutaj. Dobra, ale komputer troszkę potraci, chociaż się wyleczy. Nie wiem, czy ten automat nie byłby lepszy. No zobaczymy, zobaczymy. Nasi się jeszcze trzymają. Gdyby to był Nazgul, patrzcie. Zabrakło jednego Nazgula i bym to mi to wygrał. Na 100%, no spokojnie. Bo tutaj poleciałby granat i miałbym to. A tak, zobaczcie, jak mi spękowali. Bez dowódcy jednak jest lipa. No, dobra, grunt, że cofnąłem się. No szkoda, że Nazgul nie zdążył dojść. Szkoda, no jednej tury zabrakło. Ale nie martwcie się, tam komputer pewnie z tej osady wyjdzie. A ja to podstępnie będę chciał zdobyć za pomocą szpiega. I zdobędę tą mniejszą armią, tak żeby komputer znowu starał się to odbić. Ale nie odbije tego, bo wewnątrz osady będzie Nazgul. Dlatego czym prędzej potrzeba tam skołować szpiega, który nas wpuści do Dunejardu. Czym prędzej, bo ja to muszę zrobić nagle. Tak natychmiast. No i więcej potrzeby też katapult. Artyleria się przyda bardzo. Już nie balista, katapulty zwykłe. Trybuszy nie mam. Do trybuszy ma dostęp Gondor. Chyba Numenor? Czyli Ar-Adonaim i jeszcze Aragorn. I nie wiem, czy poza tym nie Dolomrot jeszcze nie ma? Chyba tak. A trybuszy są mocne, widzieliście. W tym modzie ogólnie artyleria jest strasznie potężna. Celna jest i naparza. W takim style z tym to kurde, tam artyleria to jest tragedia, ale tutaj... Bardzo ją zbustowali. Oho, i patrzcie na to. O, trap będzie? Nie, trapa nie ma. Ale no, ciekawa bitwa się klaruje z Gondorem. Możemy ją stoczyć śmiało. Gorzej, że jakaś tam kolejna armia się wyczerpała znikąd. Ale mam dwóch Nazguli, damy radę. Dwoma Nazgulami to pokonam. O, i dowódca. Co ma na twarzy, kolczugę? Chyba tak. Hale Thorina odzyskane. Przez krasnale najpewniej. Ciekawy zbieg. Zwrot akcji. No i jesteś teraz tutaj, więc ciebie znowu potrzebuję tam. Mam nadzieję, że ty mi kolego nie wyparujesz. Bardzo byś się przydał w tym miejscu. No i ja to na pewno teraz umacniam. Umacniamy ciach, umacnimy to raz jeszcze taką armią. I dyplomacja informatyczna. Klany biją się z Angmarem. Gdzie? Nie mam bladego... Co? Jak z Angmarem? To chyba w tym miejscu się biją. Czekajcie, Angmar musi być... To są klany. Aha, no dobra. To jest mi na rękę bardzo. Koszary się zrobiły w Haorot. Świetnie, możemy sobie zrobić od razu lepsze koszary. No finansowo troszkę stoję tak, no nie za fajnie. Mogło być znacznie lepiej, no ale powiedzmy sobie, że nie jest lepiej. No to ja teraz się cofnę, od tutaj się ustawię. Mam jeszcze kolejnego generała do pomocy. Szpiedzy, na pewno szpiedzy. Od razu masz tam wbić się, szefie, od razu.
Nie udało się, więc w takim razie nie czekamy, bierzemy kolejnego, próbujemy na pewno. Nie mam już, zobaczcie, limitu niestety. No to trochę niefajnie. A gdzie mi się jakiś szpieg zrobił? Na pewno gdzieś się szpieg jakiś powinien pojawić. Może w Haorot jest, co? Nie no, w Haorot nie ma szpiega. Gdzie będzie kolejny? Nie wiem. Musimy zaraz jakoś, no, dobrze to przemyśleć. I tak, was chcę szybko tam cofnąć, was mogę tutaj do miasta już wpuścić, no i w sumie to... No bym sobie ciebie, kolego, sklepał, no i sobie ciebie na pewno sklepię. Dwa nas gule to już szybko będą powodowały tą panikę. Was zostawię, chociaż bym was chętnie przetrenował, ale już was zostawię. Ci też idą na pewno o tam trochę dalej, was też wysyłam już tutaj. Dobra, czyli, drodzy państwo, szpiedzy. Tu zrobiłem jednego niepotrzebnie. No tutaj szpiega za bardzo nie potrzebowałem. Idziesz na pewno do Casa Doom na 100%. W Limichir też jest jeden, no i też się tam pakujesz od razu. Chłopie, musisz to zrobić, po prostu musisz. Czy, no, znowu jakaś armia mnie tu blokuje, no nie wejdę. Chociaż ty, ja nie mam właśnie okazji, żeby go, zobaczcie, wyprowadzić przypadkiem. Czekajcie. Ej, chwila. Zróbmy save, bo to jest bardzo ważne, żeby tego nie zrąbać. No, suwaj się, chłopie. To nie mogę tego zepsuć, naprawdę, to jest bardzo ważne, więc ustaw się tutaj. I czy ja mogę cię tak zaatakować normalnie? Mogę. Okej, mogę. A więc bierzemy, tak, ciebie jednak, no muszę tutaj cofnąć dla po prostu bezpieczeństwa, żeby nie było lipy. No i wysyłam ci oddziały na pewno na razie najlepsze. A z najlepszych oddziałów to są na pewno Naskhaje, koniecznie. Na pewno będą kusznicy. I ja mogę ich wciąż zaatakować? To się nie zbugowało? Czekajcie. No chyba mogę, nie? Mogę, dobra. Fantastycznie, w ogóle ciekawe jest to, że się ta wojna, zobaczcie, nie wypowiada. I będzie bitwa o Casa Doom. I to będzie fajna bitwa. I mam nadzieję, że tą bitwę wygram. Muszę wygrać. Ale no, widzicie, że same najlepsze oddziały tu pakuję. No to, no byłoby głupio, gdybym przegrał. Byłoby bardzo głupio. Byłoby wręcz tragicznie. Oby jednak się to nie wydarzyło. Dobra, dawaj teraz dwa takie oddziały. No mam jednostki dobre na krasnale, zobaczcie. Oddziały z przybyciem pancerza. No powinno to wypalić na pewno, jednym słowem. Ale czy wypali? No to się okaże. To się okaże za parę chwil. Dobra, dałem mi tych fajnych panów maczugistów. Muszę ich dobić, więc na 100% musi być slot dla warga, no przynajmniej jednego. Włócznie też tutaj wpuszczamy. Nie mogę się pomylić, to jest ważne. Nie mogę się pomylić z ilością jednostek. Okej, strzelców chyba mi się tu nie przyda, czyli tak. Pozostałe sloty myślę, że na pewno na to. Uwaga, i na to. I uwaga. No kurwa. No ja pierdolę. I teraz nie mogę. No jaja zrobicie, ludzie, błagam. Fucking hell. Dobra, na razie sobie tak stoję i tyle. Zobaczę, co się wydarzy. No trochę unlucky, no nie ukrywam. Nie tak miało być. Goddammit. Bardzo nie tak miało być. Ale zróbcie się do pomocy, panowie. Ciach, ciach. Jesteście mile widziani na froncie naszym, wspaniałym. Czy ja to mam wyrobunek jakichś fajnych jednostek pod tytułem, nie wiem, trolle, artyleria, cokolwiek takiego? Najbliższa artyleria chyba w Kremowym Jarze. No to zróbmy ją do kolejki. Tu może jednak w tym Aldeburg odwołam was i sobie zrobię coś tutaj, czyli was na pewno sobie zrobię. Na pewno w tym miejscu też mogę robić fajne oddziały. Jeden przynajmniej fajny oddział. Dobra, czyli powiedzmy sobie, że jest okej. Okay. Jest bardzo okej. Okay. Gramy teraz z tobą bitkę. No masz trebusze, ja mam dwie balisty. No to... Powiedzmy, że tą bitwę sobie zacznę i w trakcie do was wrócę. Gondor elegancko skasowany. Można dać z czystym sumieniem na razy 6. I jak zaraz zrobię, zobaczcie, ostatni podwójny krzyk na zguli. No to te pozostałe resztki powinny spańkować. Chociaż tu jeszcze gdzieś się dowódca, zobaczcie, czai. I wiem, że to... Oho, to chyba on był duchem reszty tej armii. To przez niego tak długo walczyli. Ale właśnie został Merenion dziad pokonany. Jeszcze sobie krzyknijmy. Dobijmy wargami teraz tych dziadów. No i pierwsza armia Gondoru skasowana. Straty 30% trochę duże, ale też większość była, zobaczcie, tych raidersów. A ci raidersi to jest takie typowe mięso armatnie, nie ma żadnego bólu, nie ma straty, jest w zupełności wystarczająco. Dobra, już mi się ich gonić nie chce, chyba się komputer przegrupować, na pewno nie przegrupuje, fajnie, fantastycznie. Wyjdźmy zatem z bitwy, no i pomyślmy, jak pokonać tą kolejną armię. Ona będzie o tyle prostsza, że nie ma dowódcy, dlatego tam salwa granatami będzie znacznie bardziej długosąca i znacznie lepsza niż ta obecna. Będzie trzeba to wykorzystać. I no Janus, oj, wierzcie mi, to na pewno wykorzysta. Bo jak ich pokonamy, no to troszkę oddziałów jeszcze tutaj dośle do pomocy. Tam jeszcze znowu klany się pojawiały. Oj, chyba za szybko nam się nie uda
ruszyć ofensywą, ale będziemy sobie ich tak stopniowo, systematycznie kasowali. No to tu na szczęście wróg, zobaczcie, opuścił tę ziemię. O, tu bym zrobił sobie wrabunek, kurde, a już ma, zobaczcie, sporo kultury. Od razu to kolejkuje, od razu nie ma co czekać. Tutaj jest sytuacja obecnie, zostawmy, nie ruszajmy tego na siłę, nie ma co. No i pewnie odcinek kolejny będzie bitwa oka zadumcze, idzie, będzie bitwa o Morię, ja pieprz, ale mnie to kręci. Oj, bitwa o Morię będzie fajna. Gorzej jak zdołają wrócić i gorzej jak faktycznie krasnale stają się hordą, bo to już będzie naprawdę problematyczne. Ale no mamy czarnoksiężnika, dowódca znakomity, armia będzie niezłomna. No tak naprawdę pod jego dowodzeniem armia będzie niezłomna. Ważne jest tylko to, żeby komputer nie uciekł od nas. Dlatego musiałem mieć tam jazdę, by wroga nie wypuścić. Nawet nie wiem, czy tyle oddziałów jazdy, co mam, to nie jest za mało. Może być, no ale zobaczymy. Oho, port mi oblegają, a to cwaniaki. I wszędzie też muszę budować te garnizony w tych przygranicznych osadach. Koniecznie. Bez garnizonów będzie niebezpiecznie. Potrzebuję więcej szpiegów, więcej budynków, które mi dają szpiegów. No innymi słowy, ciągle coś jest co robić. Ale ładnie już nasze państwo wygląda, bo mamy dostęp do wybrzeża i kolejny atak i to już na 100% muszę niestety stoczyć ręcznie. Co ja bym w tej kampanii bez tych grantów zrobił, to nie wiem. Na pewno byłoby ona dużo trudniejsza, ale z drugiej strony, gdybym nie grał pod Nazgulę, no to byłaby po części łatwiejsza, bo nie miałbym tylu wrogów i mógłbym podpisać rozejmy. A tak nie mogę, więc w zasadzie jakby na to spojrzeć z tej strony, to daje nam to faktycznie dużo możliwości w bitwach, ale no tak naprawdę te możliwości są konieczne. Konieczne, bo no bez tego byłaby tragedia. Boże, myślę, że to moi poginęli. Jeszcze wcześniej zginął inny generał, więc trzech generałów właśnie udało się zarąbać bardzo szybko, tak nagle. Nie wiem, gdzie w sumie, którzy to byli, ale w jednym momencie zginął dwóch. Interesujący, fajnie. Ważne, że żyją moi, że Nazgul żyje. No i teraz ci już też, zobaczcie, spańkowali. Moich wargów, kurde, tak wysłałem troszkę niemądrze. No i było duże ryzyko, że padną i że zostaną zmiecieni. A całe szczęście trzech przeżyło! Co ich bije? Kury! Jedźcie, dobra, przeżyli, ja pizgam. No właśnie. I by padli, i byłaby lipa. Okej, ta wieża jest najgorsza, bo ona wali, jak ona rykoszetnie, to wali w naszych i to będzie najgorsze z najgorszych. Dobra, łucznicy, też ich dorwać, może już bez was, co? Nie chcę ryzykować przesadnie, was mogę wysłać od... Ja pierdolę! Co to? Chryste panie! Biegnij tam szybko na to tałataństwo, a was chowamy. No, trafił centralnie, bardzo dobrze mu to wyszło, jeśli chodzi o cel, naprawdę, bardzo ładnie trafił. Na szczęście nas nie zarąbał. No i dalej wali tutaj z tym zatrutym mięsem. Ciekawa jest ta mechanika, nie? To zatrute mięso. Nie wiem, jak to działa w Medievalu. Fatyli to od razu pokazuje, co daje, a w Medievalu no nie widać. Może spowalnia? Co myślicie? Ja nie wiem, nie mam najmniejszego pojęcia. No ale po pokonaniu tej artylerii już zwycięstwo powinno być nasze, takie w pełni. I w sumie to mogę sobie na tych korsarzy wysłać na Zgula i Ugluka. Tak, to byłoby dobre. No bo ci już tutaj, zobaczcie, walczą, zwarcie, są dorwani. Wy sobie koniecznie gońcie tą milicję. Tak, koniecznie, pod tytułem koniecznie. I wy podejdźcie, proszę się jeszcze złapać tych kolesi. Fantastycznie. No i wybroniliśmy się. Mamy znowu troszkę więcej czasu, żeby jakoś tam odsapnąć i się przegrupować, przygotować do kolejnej ofensywy wroga. Damy radę, na pewno damy radę. A teraz muszę zaraz z domu wyjść, mam mało czasu, się śpieszę bardzo, ale odcinek trzeba nagrać, to jest najważniejsze, to jest priorytet, bo później wieczorem muszę sobie zaplanować właśnie nową serię, na wypadek gdyby nie wyszło tutaj czy w brąz, muszę mieć czas, żeby się do tego przygotować i już tak nastawić na to, by to nagrywać w czwartek wieczorem. Ale zobaczymy. Chcę na pewno na piątek albo na sobotę zacząć nową serię na kanale. Z czego? Mam nadzieję, że Siege of Bronze. Jeśli to nie będzie Siege of Bronze, to będzie coś innego. Mam dwie opcje, która, że tak powiem, przejdzie. Zobaczymy. Okej. Okay. O, tu zobacz, jak duże z wrogów. Ale kurde, horda. Gonić tych korsarzy koniecznie. Nie chcę ich widzieć wśród żywych. No, to jest wciąż, zobaczcie, 60 chłopa. Warto byłoby ich doścignąć. No dawaj. O, właśnie, o to chodziło. I o to ludziska, drodzy, chodziło. No. Ale to są chyba najemnicy dla nich, prawda? Gondor raczej normalnie wyrobować korsarzy nie może. Nie powinien móc, no bo korsarze to są... No, chociaż w sumie korsarze to komu za... Kto im zapłaci, to temu będą służyć. Czemu by nie? Dobra. No i faktycznie się komputer... O, to w ogóle widzę dokładny procent wroga. Się nie przegrupował, a my się podleczyliśmy. I jest to zwycięstwo heroiczne. Małe straty... Trzech dowódców wroga udało się pozbawić życia. Raczej nie nastawią się, że Gondor wybije mu dynastię. No, najbardziej mnie ciekawi Rohan. Tym to się totalnie zbagowała dyplomacja, bo nie dość, że nie biją się z nami, mamy wojnę, ale czynnie nie biorą w niej udziału, to jeszcze nie mają wojny na papierze z Run.
i Sterlingami, a powinni mieć. Dobra, Angborze, sorry, ale giniesz. Boże, tak to wygląda, jakby Gondor przez sekundę przestał istnieć. Tak się dziwnie zrobił taki efekt. Nie wiem, czy na to uwagę zwróciliście, ale ciekawe to było. No ja pierdolę, no nie odpuszczam, ale nie atakuję, dobra. Czy zaatakuję tymi kolesiami? Bo zdołam wejść do miasta chociaż. Chyba, że nie, raczej nie blokuję od dwóch stron. No! Gobliny! Czyżbym miał wsparcie się, zobaczcie? No, takie wsparcie byłoby super. I wschodni Osgiliad odbudowane, a to bardzo ciekawe. I jakiejś misji nie udało mi się niby zrobić. A cóż to była za misja? Misja pod tytułem... nawet nieistotne. Okej, okay. Znowu wiadomo zbugowana sytuacja i w Isengradzie wyrobunek powstał. Super. Teraz, tu jest taki myk. W Foldburgu mamy jakiś tam... A nie, tu tutaj powstał handel, a nie wyrobunek. Chciał powiedzieć, że to handel, to wyrobunek. I na pewno w Karras mamy jednostki. O, tutaj. Tutaj to jest świetna... Świetna dla nas wiadomość, to jest bardzo fajna wiadomość. To od razu, ja bym sobie poprosił was tutaj tak oddelegować do przetrenowania. No i chciałem, pamiętam, że zrobić werbunek tutaj i ten werbunek się od razu zrobił. Na wybudowanie werbunku w Karras, no mnie obecnie nie stać niefortunnie. Ale okej, nie ma z tym problemu. Wy się pakujcie teraz tutaj, no i was powoli, powoli przeszkolimy. Klany sobie tak nas całkowicie olały, ale nie ma lipy, czyli muszę was na pewno sklepać za chwilę. No to będzie do zrobienia. Ale ciekawsze jest to, co się wydarzy z Khazad-dûm. To jest rzecz, na którą czekam naprawdę niecierpliwie. Dobra, teraz tak, was musimy tutaj umocnić. Tu w ogóle, to tu mam wieżyczkę, no to zaraz ruszymy sobie na północ z powrotem w ten sposób. Na pewno potrzebuję też tam artylerię. No i na to czekamy bardzo niecierpliwie. Dobra, was wysyłam do Limhir. Tutaj, no wydaje się, że jest okej. No i szpiedzy, czy ja mogę jakoś tam się wedrzeć, bo oni zapewne... Czekajcie, co oni w ogóle robią? Czy goblince z Mory biją się z Karstalami? Pewnie się biją, na pewno się biją, bo w tej sytuacji oni by mi pomogli. Biją się, więc pokaż mi to, czy to będzie wsparcie. Jeśli to będzie wsparcie, to jestem księciem Egiptu. Nie mam wsparcia, ale jest Balin. Jest Balin, Balin ma dalej kozacką armię. No nie mogę pozwolić, żeby się wycofał. No, to jest mega kozacka armia. Nie wiem, czy jestem w stanie to wygrać fizycznie. Pokazuje, że mam komputer minimalną przewagę. No ale co, no na pewno się nie poddamy. No będziemy starali się zrobić to tak dobrze, jak tylko będę potrafił. A jak wyjdzie, zobaczymy, okaże się. Mogę wejść sobie do osady tutaj, bo też jest... O, w ogóle mam już dwóch szpiegów, fajnie, bardzo fajnie. Tutaj jest dosyć przyjemnie, to jest ten, zobaczcie, pan dowódca, ciekawie zamaskowany. O, hello! Hello, hello, hello! No, czekaj. Bez takich mi tutaj, drodzy państwo... Ja to potrzebuję zrobić werbunek od razu, bo to mam na pewno to mam zrobioną. Nie wierzę, że nie mam. Garnizon mam, czyli mam dwa oddziały. Gondor ma, Rohan ma oddział w tyle. Dwa kolejne się tworzą. Mógłbym jeszcze niby was dosłać tak chociażby na chwilę. I no jeszcze bym chciał mieć troszkę kasy na więcej żołnierzy. Z czego musiałbym w takim razie zrezygnować, żeby na to nie było stać? Tutaj, z was. No to z was zrezygnujmy. I jeszcze na pewno potrzebuję jednej jednostki i mógłbym tak dla pewności zrezygnować, zobaczcie, także z tych kolesi, żeby no, mieć jeszcze jeden oddział. O, bo nie mogę sobie pozwolić na utratę tego, nie ma opcji. No to co? Pytanie, czym się chcemy zająć teraz? No myślę, że chcemy się zająć tym, że na pewno będzie ta bitwa do stoczenia. To będzie ciężka bitwa. Może już zaplanujmy wspólnie strategię. No bo tak. To mi nic nie da. No to są, zobaczcie, oni są mocni. Mają, no mają słaby atak, ale kurde, nie wiem, czy są w stanie fizycznie się z nimi uporać. Mam dużo włóczni, mam troszkę za dużo włóczni. A on ma, zobaczcie, miczników. Powiem tak. Musiałbym w tej bitwie zrobić jakiś blob. Jakiś wielki blob. I w tym blobie, w ogóle nie ma też jakieś toporki do rzucania, młoty. I w tym blobie, ten blob obrzucać granatami. To jest jedyna nadzieja. Innej opcji nie ma. Szkoda, że mi nie pomogą ci, gobliny z Mori. No to by nam dużo dało. Chyba, że was zaatakuje, ale i tak ten dziad ma, no właśnie, ma kurde bitwę nocną. Fucking hell, no to ty, kolego, idziesz sobie tam na pewno. Na 100%, a ty, ciebie wyślę jeszcze ciut dalej, bo to by ta armia. Ja chciałem wiedzieć, co z tymi armią się wydarzyło. No i tu jest jedna, a pozostałe gdzieś są chyba niedaleko. Dobra, Rohburg jest zabezpieczony. No to może sobie na sam koniec odkryjmy mapę, żeby tak już w tym momencie odcinek zakończyć, ale jeszcze, żeby jeszcze potrwał parę minut, ale już żeby nic nie robić w kampanii. A więc, Harad przestanie istnieć za chwilę. No jeszcze troszkę się wybroni, ale przestanie na pewno istnieć. Khan sobie radzi dobrze, Mordor jakimś cudem się, zobaczcie, wybrania. No i Sterlingowie pomagają, zobaczcie. Oj, to jest ciekawe, że pomagają im Sterlingowie. Tutaj, dziwi mnie to, że nie mają wojny. Ale ładne mają te army pomarańczowe. Oj, to jest mega ciekawa frakcja, jak nic do grania. No i zobaczcie, Eretun się odbiło.
klan jest strasznie potężny. No biłem się z Angmarem, więc będzie nawet fajnie. No ja z tymi klanami mam wielki problem. Ci najpewniej przestaną istnieć niebawem. No i gobliny z Mori to jest jakaś moja nadzieja, że oni mi pomogą. Gundabad no, ma sytuację nieciekawą. Raczej Ereborych zje nosem. Dol Guldur jest, zobaczcie, ściśnięte. I to bardzo ściśnięte. Elfy z Lorien, to może sobie nie będę spoilerował, a mają w sumie, no nie jest coś mega, mega groźni. Gondor. Boję się Gondoru i boję się klanów. I no i boję się też Dol Amroth. Chociaż Dol Amroth się nie boję, bo z nimi granicy mieć nie będę. Chyba że zrobię jakiś desant. Arad Dunajem najpewniej przestanie istnieć za turę albo dwie. No i Umbar padnie. Harad też padnie. Liczę, że w takim razie Akant jest dobry. No to liczę, że i z treningowych tam dojadą. To jest jedyna nadzieja. Tymczasem ludziska, jak się podobało, to ja wam gorąco dziękuję za oglądanie. No, czekają nas fajne bitwy. Czekają nas fajne bitwy, szczególnie ta bitwa. Nie wiem, czy ja mam szansę to wygrać. Co myślicie? Przy takim pełnym skupieniu. Ja pizgam. No musimy zrobić bloba i to obrzucać granatami. To jest jedna nadzieja. A mam, zobaczcie, dwie jednostki, które rzucają. Dwie, tak? Dobrze mówię? Dwie. W tym oczywiście czarnoksiężnika. No mam troszkę piechoty, ale no ci są włóczniami, są oni będą useless na nich. Będą strasznie useless. No zobaczymy. Też komentarz ma dużo takich pierdół. No muszę wybić jego generałów i elitę w blobie. Inaczej będzie lipa. Pierwszy legion. No to co, ludziska? Jak się podobało, to na razie żegnam was. Hej, hej.